Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na naprawdę ekscytującą partię. W tej partii, co tutaj się działo, to nawet sam Michał Talby się nie powstydził. Niesamowita akcja na szachownicy. Partię grał Lewon Aronian z Andriem Wołokitinem. 2008 rok. Level Aronian słynie z bardzo ciekawych idei w szachach. Nie boi się grać ostro w szachy, nie boi się grać pozycyjnie w szachy. W ogóle wszechstronny zawodnik. Zresztą niezwykle sympatyczny. Z kolei, Ukrainiec, Wołokitin jest zawodnikiem, który jest mega solidnym e, graczem. który przygotowuje się do debiutów, e, do otwarć. Bardzo starannie przygotowuje się generalnie do e, partii, którą rozgrywa. E, bardzo ciekawa partia. Zapraszam serdecznie i. Niech mi ktoś powie, że po ruchu D4 nie może być ostro, oczywiście tutaj też nastąpił ruch D5 C4 zagrały białe C6 ze strony czarnych, czyli solidna obrona słowiańska nam się szykuje. Skoczek na C3, skoczek na F6 i posunięcie E3. I te, te ruchy zwiastują taką pozycję spokojną, twardą, i tak dalej. Tak zwykle bywa. Nie w tym przypadku. Otóż czarne teraz postanowiły zagrać trochę inaczej niż teoretycznie, czyli ruch E6, aczkolwiek ruch E6 również jest ruchem teoretycznym, ale grany troszeczkę rzadziej, e, przynajmniej tak mi się wydaje. G6 skoczek na F3, goniec zagrał na G7, H3 ze strony Aroniana. No i ten ruch jest taki bardzo przydatny, dlatego że ogranicza bardzo mocno gońca białopolowego. Ten goniec bardzo chętnie chciałby tutaj tego skoczka wymienić, więc już tutaj białe temu zapobiegają. Roszada ze strony czarnych i goniec na D3. Absolutnie nie boimy się białymi, jeżeli czarne wybiją na C4, to my wybijamy B5, niby tracimy tempo, nie przejmujmy się tym. Tak jest gamit hetmański, tutaj za chwilę robimy roszadę gramy sobie ruch E4, dzięki temu możemy mieć silne centrum, właśnie za stratę tego mini tempa, bym tak po to ujął. Po ruchu goniec na D3, goniec zagrywa na E6. No i zaczyna robić się powoli ciekawie, z tego względu, że Aronian zagrał ruch pod tytułem skoczek G5, czyli trochę wbrew ogólnym zasadom, czyli najpierw rozwój, potem figury, i do centrum, i tak dalej, i tak dalej. A skoczek od razu wyszedł i atakuje tutaj gońca. Okazuje się, że ruchy wtrącone typu pionek bije na C4, mogą być skontratakowane ruchem rewtrąconym, że tak się wyrażę, czyli skoczek bije na E6, pionek bije na E6 i goniec bije na C4. Pozycja miodzio dla białych, pozycja miodzio białymi, tak, tak po polsku chyba się powinno mówić, dlatego że tutaj goniec atakuje, pionki zdwojone, no i ogólnie jest bardzo, bardzo dobra gra z uwagi właśnie na zdwojone pionki. No ale w partii, no, oczywiście goniec zagrał inaczej, znaczy par, inaczej się partia toczyła. Goniec na F5. W tej sytuacji ktoś może powiedzieć: No, taki dziwny ruch. No bo tutaj jak ja biję, to, go, to pionek wybija. Tak też się dzieje. To nie jest zła opcja czarnymi, absolutnie. Tak się gra. Te pionki w centrum są silne. Niby trochę się otwiera król, jasne. Ale to też wszystko bazuje na konkretach. Można by dużo tutaj o tym opowiadać. Jak reaguje Aronian? Aronian sobie zagrywa klasycznie hetman b3. Ma ochotę tutaj na tego pionka b7. Z kolei czarne odpowiadają hetman b6. No i teraz pytanie, czy wymieniać te hetmany? W ogóle wymiana hetmanów tutaj byłaby chyba najgorszym rozwiązaniem dla czarnych, dla białych, przepraszam, w tym momencie. Ranial postanowił zagrać hetman C2, żeby od razu z tempem atakować pionka, na co czarno odpowiedziały E6. No i zaczyna się powoli tutaj komplikować już w dwunastym ruchu. Otóż ruch, który tutaj zagrywa Aronian to jest G4. No G4 pokazuje jasne zamiary białych, czyli atak na króla. Głównie będziemy się tutaj opierać na punkcie H7, dlatego też ruch G4 jest zagrane. Na co y, właśnie Bookitin no, za bardzo nie może tutaj wybić tego pionka? Y, wtrącony ruch H6 jest jak najbardziej dobrym, y, dobrą odpowiedzią. Skoczek musi wrócić, nie ma za, za bardzo innej opcji i pionek spokojnie wybija na G4, H bije na G4. No i teraz pytanie czarnymi jest takie czy wybić pionka tutaj, otworzyć sobie linię, czy tego nie robić? Jak zdecydować się w tym momencie, czy zbić, czy nie zbić? Otóż zauważmy, jeżeli nie weźmiemy tego pionka, no to co on nam może zrobić? Otóż zrobić może bardzo wiele, w tej sytuacji grozi bardzo proste zagranie G5 z otwarciem linii. Hetman się tam zaraz dostaje, skoczek wchodzi. Więc bić trzeba. Jak już cierpieć, to za coś. Aczkolwiek daleko tu jeszcze do cierpienia, czarnymi, absolutnie. No ale już taka perspektywa ataku się pojawia. W tej sytuacji Aronian zagrywa znowu ostro i... To jest ruch E4. No tak, dokłada do pieca coraz mocniej. Można by było zastosować ruch C5, Hetman C7 i wtedy E4. Różnica polega na tym, że jak pionek zostanie wybity, a raczej trzeba, bo tutaj grozi takie przepchanie nieprzyjemne. Na przykład, bo jak zostanie wybity pionek i skoczek E4, to tutaj skoczek ma piękną placówkę na D6, ale chyba nie, nie o to Aronianowi teraz chodziło. On się głównie skupiał tutaj na ataku. Zobaczcie, goniec się otwiera. Już się robi groźnie. Co ciekawe, silnik lubi pozycje czarnych, żeby była jasność, ale jak się na to obiektywnie spojrzy ludzkim okiem, no to białe tu zaczynają e, się rozpędzać w tej sytuacji. Jak zagrały czarne? Otóż pionek wybił pionka na C4. No właśnie, dzięki temu Aronian może za, zagrać pionkiem na E5. Jest, bardzo, jest to bardzo ważny ruch z tego względu, że ogranicza ucieczkę skoczka, to jest jedna sprawa i pozwala wejść skoczkowi na E4, to jest sprawa numer dwa i e, no to zaczyna naprawdę nabierać rozpędu ta pozycja, skoczek zagrał na D7, goniec na E3, zauważcie, że białe, mimo że goniec tutaj patrzył na tego pionka, spokojnie podstawia się pod skoczka, no ale cel białych jest prosty, trzeba zrobić szybko długą roszadę, wprowadzić drugą wieżę, nawet za tego gońca jak najbardziej pionek, na przykład stojący na E3, będzie świetnie wspomagał Pionka na d4, no i w tym układzie czarne zagrały f5, obawiając się tutaj e, pewnego rodzaju komplikacji, ale ruch f5 jest e, jak najbardziej chyba słusznym zagraniem. To przede wszystkim ogranicza Hetmana, tutaj białe zrobiły szybko roszadę i ruch c5. Tutaj zaczyna się już jazda i to taka bezstrzymanki, ale jeszcze zwróćmy uwagę, co się stanie, jak pionek zagrałby na, na f4. Pierwsza nasza myśl, to jest oczywiście ogromny błąd czarnych, zaraz powiem dlaczego. Pierwsza nasza myśl to jest odejście gońcem, oczywiście, i skoczek bije na F2. No i racja, w tej sytuacji tutaj to czarne rządzą bez dwóch zdań, tylko że w tym układzie, w tej sytuacji, w tej pozycji można zagrać przepiękne posunięcie. Jest to ruch skoczek G5. Grozi prosty mat. No więc. Raczej czarne muszą wybić na g5 i wchodzi hetman na h7 w szach. Król f7 musi zagrać i wchodzi skoczek na e4. Dokładnie dobrze widzimy, kolejna figura jest pod biciem. No i teraz tylko wezmę pod uwagę co się stanie, jeżeli czarne zbiją tę figurę. To tutaj moi drodzy jest już masakra. Skoczek d6 wchodzi Król e7, zbijamy na g7, król d8, bierze h7, nie mam pytań, to jest koniec partii, tutaj grozi mat na d7, ewentualnie jeszcze hetman e7, to jest, to jest mat w dwóch, w dwóch ruchach, w ośmiu ruchach według silnika, dlatego że silnik pokazuje jeszcze zagranie hetman b2, które jest już kompletnie bez sensu. No więc tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać, grając taki ruch f4 za szybko, na co czarne zagrały ruch C5, trochę antyruch, no bo tutaj można powiedzieć rentgen z hetmanem, tylko że to zawsze skoczek może tego gońca wybić, więc jest ok. W tej sytuacji Aronian zagrywa D5. No jest już bardzo, bardzo namieszane w pozycji. Dużo wisi pionów, zaraz tutaj figury zaczną działać. Zobaczcie, że pionka można zbić, strasznie dużo się dzieje, a silnik mówi, "A to jest remis no dobra, silnik, silniczku tu się dzieje bardzo dużo, przede wszystkim wieżą należałoby zagrać na E8, przytrzymać tego pionka, ale Wołokitin zagrał jednak teraz ruch F4 no i jak już się możecie domyślać to jest to poważne przewinienie jak to wykorzystać w tej sytuacji otóż, to już chyba wiemy skoczek mimo wszystko zagrywa na G5, no właśnie znowu się podstawiamy, tutaj wisi kolejny skoczek no i jak reagować, no Trzeba wybić skoczkę, no bo Hetman wchodzi na H7 i koniec partii się robi. Więc pionek wybił w tej sytuacji. Hetman wjechał na H7, król na F7. I teraz niezwykle ważne posunięcie w tej sytuacji. Dużo jest oczywiście, można tutaj wybić pionka, zagrać Hetmanem. Ale ludzki ruch, ludzki odruch to wprowadzenie kolejnej figury do ataku. Zobaczmy, że ten skoczek robi tutaj fantastyczną karierę. Z jednej, z drugiej strony ma opcję bicia i ataku od razu na króla. Trzeba mieć taką możliwość, zdecydowanie. No i co, robi, co robią czarne? Czarne zbijają pionkę na D5, ale odgałęzienie małe musi być. Koniecznie, bo tutaj się dzieją fantastyczne rzeczy. Cały czas weźmy pod uwagę, co się stanie, jak tutaj Wołokitin wziąłby kolejną figurę na E3. W tym układzie e, gra jest e, względnie prosta. Chociaż wydaje się skomplikowana, bo, znaczy, wydaje się skomplikowana, ale prosta jest z tego powodu, że zbijamy na e6. No i zbić raczej trzeba. Jeżeli Hetman, to zbijamy skoczkiem. Sprawa jest oczywista. Widełki bierzemy Hetmana. Nie ma co tutaj dyskutować już w tej pozycji. Ale jeśli król zbije tego pionka, no właśnie. Zadanie dla Was. Zaczynamy białymi, dajemy mata w 9 ruchach. No, wiadomo, że to nie tak łatwo, ale myślę, że te ruchy, które tutaj pokażę, one są względnie proste, bo są takie w zasadzie jedyne. Czyli skoczek musiałby wziąć na G5. Król za bardzo nie ma dobrych odejść, no bo jak zagra tak, to zbijamy, odzyskujemy trochę materiału, dalej atakujemy, to jeszcze wieża świetnie działa, więc król musiałby wybić. Hetman E4 szach, król F6, jedyne odejście, skoczek H7, jedyne odejście, wieża D7, Król G8. Hetman D5. I zauważmy, że jak król odejdzie, tutaj już w zasadzie matujemy. Tu jeszcze jest wieża kolejna w ataku. No więc ja już tak przestawiam, bo to, to ładnie wygląda. Hetman E6. Szach. Król H8. Skoczek zbija na F8. Skoczek H2. Zbijamy. Goniec zbija i wieża H6. No, mat. No, tak pięknie mogłoby się to zakończyć, czyli wszystkie figury czarne które zostałyby zbite. Rzadki obrazek, ale tak nie było. Po skoczek E4... Pionek zbił na d5, no i Aronian teraz w swoim stylu, oczywiście, e6. E, czyli podobna zasada, co przed chwilą sobie patrzyliśmy. Tutaj e, król wybił na e6. No i teraz e, bardzo ładny ruch. Hetman zbije na g7. Zobaczcie, że znowu wisi skoczek, znowu wisi goniec. Wszystko wisi. E, no ale pamiętajmy też, że jak tutaj będzie wybicie, no to też wieża się otwiera. E, jak będzie wybicie tutaj na e3, no to też skoczek wskakuje na przykład na g5. Jest gorąco, wieża w natarciu, w ogóle masakra pozycja. W tej sytuacji skoczek z G4 zagrał na F6, niby się broni tutaj czarny, ale Aronian znajduje kolejną świetną odpowiedź goniec C5. Świetny, genialny ruch, bym powiedział. Zobaczcie, groźba, jest kolejna groźba w ataku, no ale tego gońca bierzemy. I skoczek wziął tego skoczka na C5, Hetman zbił, i zobaczcie, że się zredukowały figury. I można powiedzieć, że skoczek, który stoi przy królu względnie tego króla bardzo dobrze broni, nie do końca jednak w tej sytuacji się to sprawdza. Z prostego powodu wieża z D na E1. No tak grać trzeba. No i teraz, jeżeli król zagrałby tutaj na D6, no to robi się, tak, robią się takie małe schodki pod tytułem: Hetman E7, król C6, wieża E6. Hetman b5, posunięcie a4, bo zobaczcie, że król musi być przyklejony do hetmana. No jeśli tutaj je, e, oczywiście bicie, to zbijamy hetmana, jeśli król b4, to hetman zbija na b7. E, no i tutaj e, chyba nie ma co zbierać, bo wieża wchodzi zaraz na a6, więc e, jak hetman b6, no to zbijamy. No i to chyba już nie trzeba dalej e, analizować, więc e, takie tasiemce e, jak najbardziej istnieją. W tej sytuacji jednak król zagrał na F5, no i teraz e, następuje chyba najtrudniejszy ruch w partii. Bardzo trudno go znaleźć, uważam. E, spróbujcie e, zatrzymać materiał i znaleźć dalszy ruch, który tego króla może atakować i progresować ten atak. Jest to posunięcie naprawdę genialne. Wieża H5. Wow, w ogóle co tu się dzieje? Przecież skoczek zbija po prostu wieżę i się wydaje, że czarne się wygrzebały z terapatów. No i wziął te, te, tę wieżę na H5 skoczek i wieża wskakuje na E5. Strasznie mało materiału po stronie białych, ale Aronian to wszystko miał wyliczone. Trochę to, troszeczkę to zaczyna działać jak geometria w szachach. Król G4, jedyny ruch. Hetman zbił. No i król F3. Król H3 oczywiście też przegrywa. Hetman zbił na H5. No i nie ma za dużego wyboru, jak zbić pionka. I Hetman E2. To tutaj oczywiście wygrywamy bardzo szybko. W tej sytuacji czarne się poddały, bo jak na przykład król zagra na G3, bierze G5 i dajemy prostego mata. Znaczy w ogóle ciężkimi figurami w takich układach jest matować dosyć łatwo Mimo, że wizualnie wygląda to źle, bo tutaj są wokół figury, to jednak, jak jest król odkryty, atak jest względnie prosty. Po Hetman e tutaj, no, koniec partii nastąpił. Muszę przyznać, że się sporo działo. Atak piękny, dużo liczenia. To jest w szachach piękne. A tymczasem dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam, cześć.